Cześć, zapraszam do kolejnej części MikroTik od zera. W tym materiale przygotujemy ponownie konfigurację VLANów. Teorię i ustawienia znasz z materiału wcześniej. Tym razem skonfigurujemy Wi-Fi na naszym drugim routerze z podziałem na VLANy, osobny dla biura i osobny dla gości. Nie używaliśmy wcześniej VLANu dla gości, dlatego musimy zacząć ponownie od pierwszego routera. Kroków tworzenia VLANów nie będę opisywał, ponieważ jest to dokładnie wytłumaczone w materiale wcześniej. Nowy serwer DHCP i VLAN dla gości utworzony. Naszym zadaniem jest przygotowanie sieci Wi-Fi z podziałem na biuro i gość. Zaczynamy od utworzenia Security Profiles, czyli hasła do sieci Wi-Fi. Podobnie jak wcześniej, nie będę opisywał dokładnie konfiguracji Wi-Fi, ponieważ cały opis znajduje się kilka materiałów wcześniej. Przechodzimy na zakładkę Wireless i konfigurujemy ustawienia karty bezprzewodowej. Jednak w tym przypadku przy VLAN Mod wybieramy Use Tag, a w polu VLAN ID wpisujemy 30, czyli numer VLANu dla biura. Klikamy OK, następnie w strzałkę koło niebieskiego plusa i wybieramy Virtual. Stworzymy wirtualny interfejs dla sieci gościnnej. Interfejs wirtualny zawsze będzie pracował na tym samym kanale co master. VLAN mod zmieniamy na Use Tag i VLAN ID podajemy 40. Przechodzimy na Bridge i klikamy w zakładkę VLAN. Znakiem plusa dodajemy nowy wpis. Sieć dla gości jest przypisana do VLANu 40. Jak pamiętasz z poprzedniej części, VLANy musimy zatagować na Bridge'u i na porcie, którym odbieramy VLANy, czyli w tym przypadku Ether 1.
Dodatkowo tagujemy interfejs wirtualny. Ponieważ już wcześniej konfigurowaliśmy VLAN 30, klikamy dwa razy i dodajemy nowy tagowany interfejs. Wracamy na zakładkę Ports i dodajemy nowe porty.